Z listu do Galacjan, na podstawie tych słów, które czytamy, widzimy, że na podstawie zakonu, na podstawie prawa, żaden człowiek nie posiada sprawiedliwości, gdyż każdy człowiek jest grzesznikiem. Po udowodnieniu, że ludzie nie posiadają, że my jako ludzie nie posiadamy w sobie żadnej sprawiedliwości, zakon, prawo, mówi dalej, że człowiek, który grzeszy, musi umrzeć. Sprawiedliwość Boża domaga się osądzenia grzesznika. Prawo zostało nadane w celu udowodnienia, że jesteśmy grzesznikami. Ustanowione zostało za pośrednictwem aniołów, których zadaniem nie było nigdy objawianie pełni Bożej miłości i łaski, lecz jedynie ukazywanie Jego chwały. Z racji nadania prawa przez pośrednika nie było ono tak bezpośrednio związane z Bogiem, jak dana przez Niego obietnica. Fakt pośrednictwa zakłada istnienie dwóch stron, dwa odrębne obozy. To wywołuje całkowitą zależność otrzymania zapowiadanego i zapowiedzianego błogosławieństwa od obopólnego, obustronnego, dwustronnego dotrzymania postawionych warunków. Mojżesz, pośrednik, ogłosił ludowi roszczenia prawa, roszczenia zakonu. W tym wypadku błogosławieństwo oprócz wierności Boga było również uzależnione od posłuszeństwa ludu. Lud, który zaakceptował wymagania tego prawa, krzyczał, mówił: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. To mamy przecież udokumentowane w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, 8 werset. To jest napisane wyraźnie. I odpowiedział wszystek lud wspólnie, mówiąc: wszystko, co Pan rzekł, uczynimy. I odniósł Mojżesz słowa ludu do Pana. I odpowiedział wszystek lud wspólnie, mówiąc: wszystko, co Pan rzekł, uczynimy. Wszystko, co Pan rzekł, uczynimy. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Oczywiście lud tego nie wypełnił, czyniąc realizację błogosławieństw opartych na pośrednictwie niemożliwą do realizacji. W przeciwieństwie do tego obietnica dotycząca potomka, czyli Chrystusa Jezusa Pana, była zależna wyłącznie od samego Boga. Dlatego też, wypełniając swoje obietnice, Bóg działa sam, bez niczyjej pomocy, w mocy swojego autorytetu i władzy. Musimy to wyraźnie zauważyć i podkreślić, że nie chodzi tutaj o Chrystusa jako pośrednika, który oddał siebie samego jako okup za wszystkich, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 2:5. 1 Tymoteusza 2:5 komunikuje nam to wyraźnie, czyli 1 Tymoteusza 2, rozdział 5, werset, bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Lecz jedynie chodzi o samą obietnicę, która została dana przez Boga bez żadnego pośrednika. Nie można otrzymać sprawiedliwości na podstawie zakonu. Nie można na podstawie prawa otrzymać sprawiedliwości. To nam dokumentują wersety 21 i 22 tego trzeciego rozdziału listu do Galacjan. A zatem, czy zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość. Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu, lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Czy więc prawo jest zaprzeczeniem obietnic Bożych? W żadnym wypadku. Prawo wymagało wprawdzie sprawiedliwości, nie mogło dać jednak człowiekowi błogosławieństwa, prawdziwego życia. Gdyby mogło to uczynić, możliwe byłoby również wypełnienie przykazań prawa, jako całości, najdrobniejszych nawet szczegółach. Wtedy możliwe byłoby też osiągnięcie sprawiedliwości na podstawie prawa,
co z kolei sprawiłoby, że błogosławieństwo jest niezależne od Bożej obietnicy. Prawo jednak osądza człowieka z powodu grzechu i dowodzi, że nie jest on w stanie osiągnąć błogosławieństwa własnym wysiłkiem i w ten sposób potwierdza konieczność Bożej obietnicy. Oznacza to, że wszyscy znajdują się pod panowaniem grzechu. Aby obietnica i zapowiedziane przez nią błogosławieństwo mogły być podarowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa każdemu, kto uwierzy. I dalej widzimy wywód Pawła w kolejnych wersetach tego rozdziału trzeciego listu do Galacjan, od 23 do 26 wersetu. A przedtem, nim przyszła wiara, byliśmy pod strażą zakonu, wespół zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała być objawiona. A tak zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa obleczeni jesteście. Czyli widzimy wyraźnie, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zanim nastała wiara, czyli chrześcijaństwo, nazwa od słowa Chrystus, prawowierni Żydzi musieli żyć oddzieleni od pogan, poganie musieli żyć oddzieleni od Żydów, poganie nie otrzymali prawa, nie otrzymali zakonu ze względu na daną im wcześniej obietnicę usprawiedliwienia na podstawie wiary. W tym sensie prawo trzymało naród izraelski pod strażą, jako pedagog, jako nauczyciel, jako wychowawca, przygotowując ich na nadejście Chrystusa Jezusa Pana. Gdy zaś nastał czas chrześcijaństwa, zarówno Żydzi, jak i poganie mogą nawiązać żywą relację z Bogiem przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Tak ogłasza Słowo Boże.